Najczęściej i najchętniej oglądanym filmem na moim kanale jest film dotyczący wypowiedzenia umowy o pracę. W związku z dużą popularnością tego filmu postanowiłam rozszerzyć informacje na ten temat, przygotowując ten oto film. Nie chciałabym się powtarzać i pewnych kwestii, na przykład długości okresu wypowiedzenia, nie będę omawiała w tym filmie. Odsyłam Ciebie do obejrzenia pierwszej części. Natomiast chciałabym podać może troszkę jeszcze więcej równie ważnych informacji na temat wypowiedzenia umowy o pracę, o których powinieneś, drogi pracowniku, pamiętać. Zachęcam zatem do oglądania. Zacznę od umowy na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony uzależniony jest od stażu zakładowego, czyli od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, co oznacza uwzględnienie wszystkich okresów zatrudnienia u tego danego jednego pracodawcy, bez względu na ilość zawartych z nim umów o pracę, niezależnie od przerw między tymi umowami, niezależnie od trybu rozwiązania umowy o pracę. W sytuacji, w której zostaliśmy skierowani z Urzędu Pracy na staż do danego pracodawcy, u którego w późniejszym etapie, w przyszłości, zostaliśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i ostatecznie na podstawie umowy na czas nieokreślony, to okres wypowiedzenia tej umowy na czas nieokreślony będzie uzależniony od okresu zatrudnienia u tego pracodawcy. Natomiast okresu stażu u tego pracodawcy i okresu pobierania z tego tytułu stypendium nie uwzględniamy przy obliczaniu stażu zakładowego. Ten okres stażu i pobieranego stypendium jest zaliczany do stażu ogólnego, a nie zakładowego, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony, wlicza się również czas tego wypowiedzenia. Tutaj może się powtarzam w stosunku do poprzedniego filmu, natomiast chciałabym bardzo zwrócić na to uwagę, ponieważ otrzymuję bardzo dużo pytań właśnie związanych z tą kwestią, ale myślę, że najłatwiej będzie, jeśli przedstawię może o co mi chodzi, co mam na myśli w przykładzie. Pracownik wypowiedział umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony w dniu 30 czerwca 2015 roku. Na ten dzień staż zakładowy tego pracownika wynosi 2 lata, 11 miesięcy i 3 dni. Okres wypowiedzenia zaczyna biec od 1 lipca 2015 roku. Z dniem 27 lipca 2015 roku staż zakładowy pracownika wyniesie 3 lata. I mimo, że pracownik ten pozostaje w okresie wypowiedzenia, no czas wypowiedzenia jest również czasem zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia. Zatem pracownika tego będzie obowiązywał 3-miesięczny okres wypowiedzenia, a nie jednomiesięczny, mimo że w dniu złożenia wypowiedzenia pracownika obowiązywał krótszy okres wypowiedzenia. O umowie na czas wykonywania określonej pracy nie wspominałam, a jest to rodzaj umowy wykorzystywany najczęściej przy pracach o charakterze sezonowym. Czas jej trwania jest ściśle związany z czasem wykonania powierzonego zadania. Nie ma możliwości wypowiedzenia umowy zawartej na czas wykonania określonej pracy, poza pewnym wyjątkiem. Umowa ta może być wypowiedziana za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy lub w przypadku zmniejszenia liczby zatrudnienia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy na mocy ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych. Oczywiście umowa ta, jak każda inna umowa o pracę, może być rozwiązana na mocy porozumienia stron lub bez wypowiedzenia na zasadach ogólnych. Okresy wypowiedzenia nie mogą być skracane poza pewnymi wyjątkami wskazanymi w przepisach kodeksu pracy. Zgodnie z kodeksem pracy istnieje możliwość skrócenia
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony do 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ale tylko i wyłącznie w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy. Natomiast zgodnie z innym przepisem kodeksu pracy, obie strony umowy o pracę, czyli zarówno pracownik, jak i pracodawca, mogą po złożeniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną ze stron zawnioskować o ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania tej umowy. Jeśli strony dojdą do porozumienia w kwestii wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, to umowa ta nadal rozwiązuje się w trybie wypowiedzenia przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Okresy wypowiedzenia mogą być wydłużane, jeśli są korzystne dla pracownika. Okresy wypowiedzenia wskazane przepisami kodeksu pracy stanowią takie minimum czasu, które musi upłynąć, zanim umowa o pracę zostanie rozwiązana. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego nie jest niekorzystne dla pracownika wydłużenie okresu wypowiedzenia, jeśli to wydłużenie okresu wypowiedzenia powoduje większą stabilność zatrudnienia pracownika. Oczywiście okoliczności każdej sprawy muszą być rozpatrywane indywidualnie i zawsze należy uwzględnić bilans zysków i strat dla pracownika. Jeśli pracownik zatrudniony został na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną, strony umowy mogą zawrzeć w jej treści taką możliwość wydłużenia okresu wypowiedzenia. Jeśli pracownik w momencie wypowiedzenia legitymuje się okresem zatrudnienia krótszym niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia może być wydłużony do 1 miesiąca. Jeśli natomiast legitymuje się stażem pracy trwającym co najmniej 6 miesięcy, okres wypowiedzenia może być wydłużony do 3 miesięcy. Jeśli pracodawca wypowiada umowę o pracę, i tutaj podkreślam, tylko w sytuacji, kiedy to pracodawca, a nie pracownik, wypowiada umowę o pracę, pracownikowi przysługują dni na poszukiwanie pracy. Jeśli pracownika obowiązuje 2-tygodniowy lub 1-miesięczny okres wypowiedzenia, to przysługują mu 2 dni na poszukiwanie pracy. Jeśli pracownika obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia, to może skorzystać z 3 dni na poszukiwanie pracy. Pamiętaj, drogi pracowniku, że mimo tego uprawnienia, to nadal musisz złożyć wniosek do pracodawcy, wniosek o udzielenie tych dni wolnych na poszukiwanie pracy. Pracodawca nie może odmówić Tobie udzielenia tych dni, ale też nie masz obowiązku udowadniania w żaden sposób, że te dni wolne na poszukiwanie pracy spożytkowałeś właśnie w ten sposób. Jeśli nie skorzystasz, nie wykorzystasz tych dni wolnych na poszukiwanie pracy, to niestety one przepadają, nie jest wypłacany ekwiwalent pieniężny z tytułu niewykorzystania tych dni. Pracownik, który wypowiedział umowę o pracę, a następnie postanowił wycofać się z podjętej decyzji, może wycofać wypowiedzenie, a będzie ono skuteczne tylko i wyłącznie w sytuacji, w której cofnięcie wypowiedzenia trafiło do pracodawcy w momencie i w tym samym czasie, co wypowiedzenie umowy o pracę. W innym przypadku cofnięcie złożonego wypowiedzenia umowy o pracę nie będzie możliwe, chyba że za zgodą pracodawcy. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek pytania związane z okresem wypowiedzenia, wypowiedzeniem złożonym przez pracownika lub pracodawcę, no pisz śmiało, jestem tu dla Ciebie, dostępna pod adresem mailowym lub na Facebooku. Znajdziesz mnie również na Twitterze, Tumblr. Czekam na Twoje komentarze i uwagi. No i co? Fajnie, że jesteś. Do zobaczenia.